Siemano, moi drodzy, tak jest. Jest i Tomi, jest i... Adamo, hej, cześć. MaxMix TV, moi drodzy, jesteśmy z wami podczas takiej, takiej nietypowej realizacji, że tak powiem. Ponieważ dzisiaj, prawda, tutaj jest mały taki, mała podpowiedź, o czym będzie. Bo tu mamy szczoteczkę do winyli, do czyszczenia winyli, bo my właśnie w tej sprawie nagrywamy właśnie teraz ten materiał. Tak, ten film. Nagrywamy pierwszy nasz w życiu unboxing, czyli będziemy rozpakowywać dzisiaj myjkę, którą zakupiliśmy dzięki wsparciu naszych donatorów. I z czego oczywiście za to dziękujemy serdecznie, bo był cel, Tomek wymyślił ten temat. Zrealizowaliśmy go w 100%. No i dzisiaj te, raczej może nie zrealizowaliśmy go w 98% i te 2% właśnie dzisiaj będzie miało miejsce, aby dobić do tej sety, czyli po prostu będziemy odpakowywać tą myjkę razem z wami na waszych oczach. Będziecie widzieć, jak to wygląda. Tak, zarówno wy, jak i my po raz pierwszy chyba będziemy widzieli, zobaczymy, jak to działa, z czego to się składa, bo ja nigdy, przyznam się szczerze, w dłoniach, w rękach nie miałem czegoś takiego i nie korzystałem z takiej myjki. Nie wiem, czy ktoś od was być może ma z tym jakieś doświadczenia, my nie mamy, dlatego tym bardziej się cieszymy na to, że za momencik, za chwileczkę otworzymy to specjalnie dla was. Tak, ja też nigdy takiej myjki w rękach nie miałem, także będziemy razem uczestniczyć w inauguracji mycia płyt i otwierania myjki. I dobra, już nic nie mówię. Okej. Tak więc co? Jesteście z nami? To za moment otwieramy. Dzięki. Tak. Okej, moi drodzy, jesteśmy gotowi do tego, aby paczuszkę, bo paczuszka, jak widzicie, jest dalej cała... Słusznych rozmiarów. Słusznych rozmiarów, jest jeszcze cała zaklejona, naprawdę robimy unboxing. Nie jest zaklejona, nie sprawdzaliśmy wcześniej, co tam jest. Tylko naprawdę przy was, specjalnie dla was, za moment będziemy ją otwierali. Dobrze, czekaj, daję teraz tą paczuszkę. Tak jest. Dobrze, więc tak, ja wręczam Tomkowi nóż. Tomku, skosztuj i rozpocznij ucztę, kurde. Dobra, uwaga, pierwsze cięcie. No, może ja się odsunę. Odsuń się. Żeby nie było ofiar. Ja będę komentował, proszę państwa, i pierwsze cięcie, tak jest. Mieli goście tę paczuszkę kroić czas. Jezu, ty się tym nożem posługujesz normalnie jak... Stary modelarz. Tak. Jak chirurg Religa. Pokaż, tu dokumenty są. O tak, tu jest faktura. O, proszę bardzo. Jest faktura, bo to na fakturę. I jest instrukcja, jak tu się tym posługiwać. Proszę bardzo, instrukcja jest. Jest. Styropian jest, raz. Jest. Dobra, styropiany na bok. O, tu teraz to chyba będzie musiało jakoś wyjść w całości. Czekaj. O, czekaj. O, coś zepsułem. Nie, dobra. Może spokojnie to tam wyciągnąć. To jest taka gąbka. D jak dekiel. Ty, to jest frytkownica chyba. Coś ty frytkownicę zamówił, to no miała być myjka. Nie, no to... Dobra, bierz ten kubeł. No, tak, no, frytkownica. Dobra, to nic, jutro frytek sobie usmażymy najwyżej. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. To jest taka tutaj, prawda... To jest myjka ultradźwiękowa, no to jest taka normalna, przemysłowa myjka ultradźwiękowa z dołożonym mechanizmem. Tu są jeszcze. Do mocowania, z tego co wiem, to 7 płyt da się myć jednocześnie. No i tutaj w środku widzimy, że mamy tak, to są chyba te przegródki. Ta, tutaj to są między dystansem między to się te płyty wsadza. Tu mamy D jak dekiel znowu, ale to jest choćby ze słoika. Taka nakrętka przystosowana. Co, no, tak, aha, tu 1, 2, 3, 4. Tu jakaś, nie wiem, tak, co to znaczy. Ta, trzeba instrukcję poczytać. Mamy tak, Axle Base, to jest wszystko in English, jak widzicie. Choć to polski dystrybutor. Tak. Ale po angielsku tutaj napisane. Ale jak widać, lekcję angielskiego brał. Tutaj mamy suszarkę. O, to do odkurzacza chyba się podłącza. Chyba można. Tu jest jakiś taki... No. Safka, no. No. Aha, i to się kręci. Odkurzacz, tak. I to się kręci i odsysasz. To jest nawet jakaś redukcja. Na mały ten. Tak, na mały odkurzacz, na większy chyba. Jest przewód zasilający. Jest tutaj ośka prowadząca, na której chyba to będzie wszystko się kręciło. Ośka. Tak. Tak. Jest płyn do myjki. Z tego co wiem, to jest koncentrat
i to się rozpuszcza, tylko nie wiem teraz, czy w wodzie takiej normalnej, czy w wodzie destylowanej. Wiem, że na pewno do miki używa się wody destylowanej, natomiast wydaje mi się, że to chyba właśnie tak będzie. Że to będzie do wody destylowanej. I to jest koncentrat. Odkręć, spróbuj. Jeszcze dobre. Staszku, skosztuj i rozpocznij ucztę. No to po ciosie. To nie. Po ciosie nie. Nie. Tak. To był ostatni cios. Tak, to jest ostatni cios. I tutaj jeszcze mamy jakieś tutaj elementy. Jest kluczyk i tak zwane, nie wiem, pchełki to się nazywa z gwintem, takie imbusy. Czy da się tak zwane. To jest pewnie do montażu. No więc za moment, moi drodzy, rozpoczynamy montaż. Nasz zestaw już zdążyliśmy tutaj rozłożyć na części pierwsze. Czas go teraz, myślę, w miarę poprawnie poskładać. Poczytaliśmy tutaj instrukcję, jak to złożyć, żeby było dobrze. No i wszystko rozpoczyna się od tego, od tej głównej osi, na którą zakładamy tutaj taki pierwszy element. Zakrętkę od słoika. Tak, zakrętkę od słoika z taką gumą tutaj. No i teraz po kolei można już wkładać płyty. Płyty przeznaczone do mycia. Oczywiście każdą płytę, między każdymi płytami taką przekładkę gumową tutaj dajemy. No i jest druga. No wszystkich płyt nie będziemy tutaj dawali, bo można do 6 płyt tutaj założyć. A mamy do 6, tak? Tak. O, tu mamy 2. Mamy 3. Ja ci powiem, ty powinieneś lekcję w TVP1. Tak jest, tak. Oferowali mi, ale... Ja pierdzielę. Proszę. Mamy 4. Tak, 4. Mamy 5. Mamy 5. Same baty tutaj, słuchajcie, same baty będziemy czyścili. Jak to wszystko razem zagra w tej myjce, jak zmiksuje się, to będzie mega bat, kurwa. Tak, mamy 6, dobrze. Teraz zabezpieczamy takim tym krążkiem z drugiej strony. Tak. Jest tutaj zabezpieczenie, które trzeba dokręcić. Potrzymam ci. Daję ci to, potrzymam całe. No bo ja jedną ręką to sobie... No jedną ręką to sobie możesz, kurwa. Zmiksować z CD. Suchar może być. Dobra, dokręciłem. Pięknie to zrobiłeś, panie. I tak w ogóle wygląda pierwszy etap. Za momencik etap numer 2. Jak widzicie, Tomek już tutaj myjkę praktycznie uruchomił. No, ono się tak... Trochę się to giba. No ale to chyba nie, ale to, też, to, nie ma, to nie ma znaczenia, wydaje mi się. No i to jakby jest poskładane na sucho w całości. Wystarczy teraz podłączyć przewód. Wlać oczywiście, tutaj z tego co pamiętam, wchodzi 6 litrów płynu. I to na sucho nie możemy tego odpalić. To na sucho chyba nie wiem, czy nie, chyba nie. Poczekaj. Instrukcja jeszcze. Instrukcja. Poczekajcie, klaps. Klap. Your hands, everybody. Tak więc po przeczytaniu instrukcji, moi drodzy, jesteśmy już teraz naprawdę bardzo mądrzy, jeżeli chodzi o to urządzenie. Wiemy wszystko. Wiemy, że nie możemy go uruchamiać bez wlanego płynu. Natomiast płyn mamy tutaj dołączony do zestawu, tylko że to jest koncentrat. I żeby to wszystko nam działało, to ten koncentrat wlewa się do wody demineralizowanej. Tak. I tej wody tutaj musi być między 5 a 6 litrów, tak żeby płyty były w niej zanurzone do powierzchni papierowej okładki. Natomiast my tej wody demineralizowanej jeszcze nie mamy, dlatego nie uruchomimy tego na 100% tak, jak to powinno działać. Natomiast to wszystko jest już poskładane tak, jak trzeba i powolutku te płyty będą się tutaj kręciły. W zależności od zabrudzenia, jak zabrudzone są te płyty, to one tutaj pracują, instrukcja podawała, że do 7 minut, tak? Że do 7 minut muszą tak powoli się kręcić. W temperaturze podgrzanej do maksymalnie 45 stopni. One tak powolutku będą się kręciły i później, jak już skończymy cały proces, to mamy tutaj takie urządzenie, które Adam wam pokazuje. I to ssawka. Jest taka ssawka do... Do odkurzacza. Do odkurzacza. Ale zanim te płyty jeszcze zaczniemy na tej ssawce tutaj suszyć albo ssać, to mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj takie urządzenie, które nazywa się taką podstawą do tej osi, żeby te płyty przeschły tak wstępnie. I tutaj wkładamy tą oś w ten otwór. O! I one sobie tak przez, nawet tam pisało, że do 30 minut nawet powinny
powinny w taki sposób odparować, że tak powiem, i dopiero później rozmontowujemy płyty. To może od razu zrobimy, jak mi się uda tylko dościągnąć. O. Czyli odkręcamy ten pierwszy. Daj, ja ci, to ty trzymaj. Ja będę twoim asystentem. A, asystencie. Proszę bardzo. Rozkręcamy. Tak, także jak widzicie, to nie jest takie hop-siup. Umyć płytki, żeby jakoś... Teraz ja pokażę tylko może na przykładzie jednej z płyt, że tutaj tak, ściągamy już taką przeschniętą płytkę, nakładamy tutaj na tą ssawkę, to podłączamy do odkurzacza, moi drodzy. No i w taki sposób wszystkie te najmniejsze drobinki za pomocą tej tutaj takiego mechatego czegoś, nie wiem co to jest, jakaś mikrofibra czy coś, tą płytę, moi drodzy, tak przesuwamy sobie razem z, prawda, z odkurzaczem, przesuwamy ją potem i odkurzacz wysysa całą wilgoć, która jeszcze tam w rowkach gdzieś się znajduje, czyszcząc jednocześnie całą płytę, że nie ma na niej takich śladów, jak tutaj teraz widać, od palcy, prawda, tłustych i tak dalej. Także ja się chciałem coś wyjść i kolejny donaty na odkurzacz teraz po prostu będziemy zbierać. Także będzie na odkurzacz Max Mix TV. Tak, bo nie mam odkurzacza, nie mam. Adam ma taki tą rumbę, co jeździ sama i odkurza, i tego tu nie podłączymy. No i ona tańczy sambę. Tak, jak się okazało. Szamba! Rumba, szamba DJ Nero. No. Jak gówno wybije, to szambę tańczy. Tak więc, moi drodzy, no i tak to mniej więcej wygląda, to wszystko. No jeżeli teraz my mamy, słuchajcie, te 1200 czy 1300 płyt, które tutaj jest, mamy przeczyścić, no to, że tak powiem, ta bylka jest co robić. Dostanie trochę w dupę. Mam nadzieję, że się do tego czasu nie zepsuje i większość naszych płyt w taki sposób sobie wyczyścimy. Tak więc proces będzie, jest tu z tym co robić, jak widzicie, to nie jest takie proste, nie jest takie hop-siup. Ale na pewno się uda. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Będziemy to testowali, jak tylko dokupimy wodę demineralizowaną, to uruchomimy już to tak na 100% i z tego też na pewno będzie film pokazujący, jak to wszystko działa specjalnie dla Was. Tak więc dzięki. To chyba tyle, nie? Czy tu jeszcze można, chcesz coś jeszcze dodać? No ja bym chciał dodać, żebyście subskrybowali nasz kanał Max Mix TV i oglądali nasze live w każdy piątek po godzinie 21, bo po to też robimy to właśnie co dzisiaj tutaj, aby jakość tych streamów była jak najlepsza, no i dźwięk z tych płyt też, który płynie do Waszych uszu, był możliwie jak najbardziej czysty i krystaliczny, także to tyle od nas. Bo u nas płyty kręcą się nie tylko na gramofonach. Tak, na rurach do odkurzacza też. Okej. Dzięki, pozdrawiacie, trzymajcie się. Hej, cześć. Hej.